Cześć, z tej strony Lukasobo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria Od Zera do Milionera. No i jak widzicie, znowu jest pan ze mną, pan Konrad. Dzień dobry. I dzisiaj lecimy z kolejnym odcineczkiem właśnie z jesieni. Jak widzicie na starcie, są dwa ciągniki podpięte do przyczep, ponieważ dzisiaj lecimy sobie ze sprzedażą plonów, których zebraliśmy, więc zasiadamy sobie od razu do John Deere'a. Ja bynajmniej, bo Konrad sobie zasiada do czegoś innego. I tak, ja sobie biorę na siebie pszeniczkę. Tak czy siak pewnie będzie trzeba po dwa transporty tego i tego robić, więc w sumie ten... Nie pukaj mnie tutaj, proszę ja ciebie, proszę. No, o dobra. Więc lecimy sobie właśnie dzisiaj na sprzedaż. Pierwszy raz na tej serii tak wcześnie robię sprzedaż, bo zazwyczaj robiłem sprzedaże w zimę. Pierwszy raz tak wyszło, że jest w sumie ten, jak to się nazywa, jest październik, a już robię sprzedaże. Dobra cena jest, no może trochę tracę, no nawet pewnie nie trochę, tylko bardzo. Ale mówię, co będę robił odcinek zimowy i widzę, że John Deere chyba nie daje rady. Tak średnio dzisiaj pojedzie chyba. No ale miejmy... Przeprzały i klasterz, bo tak ledwo to synka. Z czym jedziemy? Z pszeniczką możesz jechać też, wiesz? Dobra, i wracając do tego, no to sobie dzisiaj oczywiście lecimy zimową sprzedażą. Pierwszy raz, tak jak mówię. Kurde, co to tak rzuca? Bajezi się potrafisz. No i to pierwszy raz, tak wcześnie, ojej, uniu, zimowa sprzedaż. Ja mówię, co taki, ten nie jedzie w ten, a tu ten. Bieg zablokował. Ale... Kurde, ja nie wiem. Co ty robisz, człowieku? A dobrze mówiłem, że ty mnie wyjeżdżasz przed twarz. I ja wjadę darowo taki sprzęt, ale będzie tylko, że ja to wjadę przed twarz. Ale prosto jeździć nie można. Ale ja. Bo to mi samo ten. Ciągnik odbija, wyobrażasz to sobie? Aż może sterowanie adaptacyjne od. Ja tak nie potrafię, powiem szczerze. Ale wcześniej jeździłem i było dobrze, dobra, trudno. Ja co chciałem zrobić? To podejrzewam, że może mieć trochę być za głośno na odcinku. A nie, czekaj, głośność 40, to może na 3. Ach, huk, dobra. Zróbmy tak, najwyżej trochę maszynki będą za cicho, no ale to lepiej niż nie wiem, by miało nie słychać. Mój Jezu kochany. Kurde. O hopie! O hopie! Jak... Też bokiem po krawężniku. O, proszę bardzo. No i dobra, lecimy sobie ze sprzedażą, tak jak mówię. Weź wyłącz te światła, proszę cię. Lecimy sobie ze sprzedażą. O, dziękować. Lecimy sobie ze sprzedażą. Co? Nie no, jak to się wyłącza, te adaptacyjne, czy jak to tam się mówi? Mogę pod kontrolę C! Dobra, teraz już nie będę kombinował. Nie, to masz pierwsze z brzegu, wjechać i wysypywać. Ja. No i same te. Dobra, Ctrl C, tak. O kur. Słaby. O, i teraz będzie pewnie lepiej, co? Teraz to można jechać. O, to dziękuję bardzo, pani. Ja właśnie nie potrafię. Bo sterowania adaptacyjne. Co mi tak? Aha, bo. Może opuść tą przyczepę. Nie wiem, sorry. A ja napieram, mój Jezu kochany. Same szkody dzisiaj będzie na odcinku. Ja cię kręcę. Dobra, i lecimy oczywiście już na gospodarstwo. No i tak, dzisiaj oczywiście zimowa sprzedaż. Trochę wcześniej niż zimę, no ale po prostu nie chciałem robić w tym sezonie zimowego odcinka. Ponieważ no jeśli jest całkiem dobra cena, bo praktycznie taka cena co w zimę będzie, no to w sumie mówię, czemu by nie, można było posprzedawać. No może trochę pszenica trochę jest mniejsza niż w zimę, tam 50 zł, ale mówię, trudno się mówi, 50 zł to jakoś nieduży pieniądz. Bynajmniej na... Na 27 tonach trochę jest. Dobra, ale mówię, farmingu, w prawdziwym życiu może trochę była różnica wielka, raczej człowiek by poczekał, ale że to nie jest prawdziwe życie, tylko oczywiście farming, to mówię sobie, zrobię oczywiście zimowy sprzedaż trochę wcześniej. Dzisiaj nie będzie tylko samej sprzedaży, bo to był pewnie nudny odcineczek.
Czy polecę sobie z kolejnym kursem? Podejrzewam, że tak. Tylko będę chciał następnym kursem przejechać się klasikiem. Więc skąd? Dam klasa. Co? Dam klasa. Nie dam klasa. No weź, oddaj. Nie dam klasa. Nie. Proszę. Nie przyjeżdżasz. Nie. No proszę. Nie przyjeżdżasz. Nie. No proszę. Ty, ze mną nie. Te... Jak się ścigam z samochodem, czy nie? Jak ładnie poprosisz? Jak ładnie poprosisz? Proszę bardzo. Daj Boże, proszę. To nie wystarczyło. Kurde. To nie wystarczyło. Na kolana uklękł, no ale teraz już prowadzę. No. Jak nie z lewej, to teraz z prawej mi bierze. Na live'a. Czyli do sobotę na live'a. Czyli do sobotę na live'a. Czyli do sobotę na live'a. Proszę bardzo. Możecie paść na... Co ten samochód ma? Nie może mnie wyprzedzić? Widzisz tego samochodu niebieskiego? Tak, to się nie wyprzedza. O kur... Ty tak, to się nie wyprzedza, nie? O kur... O piesek! O piesek! O kur... Ty tak, to tak, tak to się wiesz. O mój Jezu... Dopiero co myłem klasa, już... No, już będzie śmierdzieć, kurde... O, bo to nienawidza jest. No. O, bo to nienawidza jest. Dobra, i co chciałem powiedzieć? To, że chciałem, od razu chciałbym zaprosić na odcinek, na live do Konrada, który, jak macie dzisiaj, to w piątek odcineczek, to będzie oczywiście jego live'ik, bo to będzie live'ik, oczywiście jutro, o godzinie 20, dziękować. I tak, ja sobie teraz zasypuję... Nie oddam ci go. Dobra, nie oddam ci go. Nie powiedziałeś, że przyjdziesz na live'a. Nie przyjdziesz na live'a. Też chcę zaprosić ci chyba o osoby, tak? Więc wracam do tego, to zapraszam oczywiście na live'a, który jutro się odbędzie. Czyli jak to będziecie mieli w piątek, no w sumie dzisiaj też to nagrywamy. To macie to w piątek, czyli live'ik też będzie w piątek, nie w piątek, tylko w sobotę, przepraszam. Będzie zagarnianie nowej serii, jak wszystko się uda. Więc bardzo serdecznie zapraszam od razu na tego live'ika Bożego. Kie pole mam jechać orać? Kie pole mam jechać orać? Trzeba wywieźć to wszystko. A ty chcesz wjechać? No tak. A ty chcesz wjechać? Wyobrażasz. Ty wiesz, że ja podpiąłem pod pług. Zaczynam Dobra. Prawda? Ty muszę kurde, wszędzie te... Na chłopcu robić ceremonię adaptacyjną włączył. No wiesz, trzeba, nie? I ty też w klasiku ten zmieniłeś, co? A jak? A i dlatego tak nie mogę coś, mówię, nie bał za coś. Więc wraz... Rzepakiem jadę. A, no to jedź. Rzepakiem jadę. Jeszcze będziesz... Nie, dobrze. Nie, to będziesz musiał jeszcze później. Pszczelnicą sobie skoczę tym. Możesz sobie skoczyć później. I wracając do tego, to oczywiście zapraszam, który będzie odcinek, live'ik w sobotę o 20, nie o 20, co ja mówię, nie o 20, tylko no gdzieś 18, podejrzewam. 18-19. No, więc... 18-19. Jeszcze musimy ogarnąć mody i serwery. No i oczywiście po drugie też tak, musi wyjść mapki, zajmie, no, oczywiście rogatki. A, no właśnie. Bo też oczywiście będzie nowa seria na mapie rogatki, znaczy prawdopodobnie na rogatkach. No chyba, że nam się po prostu nie spodoba, no to wtedy może zmienimy zdanie, ale na pewno będzie tam ten live'ik z... On się trzeba naprawić. Bożki miałem taki luz, że koło zaraz odlecą, nie? Luzy mają, kurde. No chłopie. Opony się uginają i podnoszą. Jakbyś ładował 50 ton i rozładował. No wiesz, ważne, tak, żeby... I tak chwilę cały czas. Można jechać, nie? Aby nie zatrzymała, bo to wiesz, na kontrolę jak zatrzymają, to co wtedy zrobię? Tak? O, mandat mi wystawią, no i co wtedy? Dobra, tak. I będziesz bolił. No właśnie, co ja? I będziesz bolił. Ja mam 20 tysięcy na koncie i jeszcze 30 tysięcy kredytu. Proszę ja ciebie. Dobra, teraz sobie... Ale sprzedasz. No trochę pieniążków będę miał. To chapie. Tak. No właśnie. A co mówisz, że biedny jesteś? Jestem, no jak sprzedam, to będę dopiero bogaty, nie? Dobra, wjeżdżamy sobie oczywiście na drogę, bo sobie puścimy już pracownika, bo nie chce mi się już kolejny raz jechać. Ale ty jesteś. Nie, bo po prostu chcę akcyjkę zrobić, no. Nie pogniewasz się chyba. Dobra, przejdź jazda do celu, dobra, jadź. Jadźka. I zasiadamy sobie oczywiście... Dobra. Pociąg już jest tutaj? On jedzie dopiero. Dobra, niech sobie jedzie. O. Dzień dobry. Dobry.
Dobra, lecimy sobie robić kolejną robotę. Jako sobie oj. Szczególnie w sumie to nie jest takie obiecane, czy live będzie, czy nie. Nie wiadomo, czym ma powiedzieć. Nie dość, że nie wiadomo, czym ma powiedzieć, chociaż autor mówił, że sobie to wyjdzie. Nie wiadomo, co ze mną, bo jak to się ciemno i tak okrypnie, tak gardło i tak dalej, że live'a ciężko będzie prowadzić. No mówię, że będzie tak, no to mówię, no dobrze, no jak będziesz, no to mówię, reklamuję, nie? No ale no tak, no prawdopodobnie będzie, no zależy, no też jak w sumie będziesz, wiesz, coś dla się czuł, to też nie ma co się męczyć, tak? Też no nie, w środę odcinka nie było, no, ogólny, nie, w środę odcinka nie było ogólny widzowie, tylko dlatego właśnie, że mi się nie chciało przez to, że jestem chory. Serdecznie pozdrawiam. Także serdecznie pozdrawiam mojego kolegę z klasy Mikołaja, który ma 100% frekwencji, ale zaraża innych. Aka Onion. No patrz. I słucha Palion Zielone. Takie rzeczy mówić na odcinku. Nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić na odcinku, chyba nie. Nie obrać. Serio, nawet w tym małym masejku włączyłeś adaptacyjne? Ja bez tego nie potrafię jeździć. Karolka. Dobrze. Nie, nie w tą stronę. Miałem rozlewać, no ja widzę tym John Deerkiem. Ale że direkt daleko, to mówię, dobra, sobie rozwiążę masejkę. Zaraz będę, bo ja już jestem na górnej. Pierwszy sklep mijam. Ej, nie, to ci mogę podjechać za pole i podmienię. Po drugie, chciałem od samego początku przetestować masejkę, a czyli generalnie już poza odcineczkiem testowałem tego masejka z beczką. Bo już poza odcineczkiem trochę rozlewałem. Oczywiście rozlewałem pole tam, gdzie dzisiaj Konrad będzie sobie orał. To od razu odpowiem ci na pytanie, gdzie będziesz orał dzisiaj. Więc tam oczywiście. Więc tak jest. To tam będziesz sobie orał. A ty pewnie będziesz Gałowice po szei rozlewał. Ja będę po drugiej kukurydzy, bo po drugiej kukurydzy też jest, tak to się nazywa, do siania jęczmień. Więc tak jest. Do siania jęczmień. Skrzeczę z tym gardłem jak kogut, jak się zbliża niedziela, chłopie. Ale ci powiem szczerze, że no, można powiedzieć, wbili widzowie te 10 subskrypcji u ciebie na kanale i wyzdrowiałeś. Ale patrz, kurka, rurka, znowu zachorowałeś? Tak, trzy dni byłem zdrowy, szok. 20 muszą być. Nie, no. No. Oczywiście zapraszam. A już jest 12, także. Może właśnie się uda. A wy też dawajcie ten. Co? Dajcie suby Lukasowi, bo 2 sutki no. Będzie 60 subskrypcji. Też zbliżą się właśnie liczby 60 subskrypcji, więc bardzo się cieszę. No może dla niektórych może 60 subskrypcji to jest mało, ale dla mnie, jak mam być szczery, to jest bardzo dużo. Jak na nagrywanie takiej gierki, może Farming jest spoko grą i to chyba każdy może przyznać, tak? Bynajmniej ja mogę przyznać to, bo w Farminga bardzo długo gram. W 22, 19 i jeszcze tam jakieś w 15 grałem, i w sumie w 13. Mogę się pochwalić, że ponad połowę swojego życia przegrałem w FSA. No to jednak Farming jest, ale tak czy siak. A mam 12 lat. No to sami widzicie, ale wracając do tego, no to jeszcze, no pod tym względem chyba jest, no na pewno ciężko się wybić może z tej gierki, bo dużo osób mówi, ale dlatego, że tego już jest dużo, nie? Bo kiedyś jak było mało farmingów. Najbardziej chcecie, że teraz, także... Piszcie, czy chcecie, czy nie. Wyświetlenia są mapy, ułapek nie ma. I my nie wiemy, czy nagrywać, no czy nie. No to może się też pod tym odcinkiem zostawić łapeczkę, chociaż nie zmuszam. No ale. A jak nawet jeśli wam się nie podoba ten filmik, to możecie napisać, zostawić łapeczkę. Nawet w górę by było najlepiej. Ale no i oczywiście możecie napisać, co wam się nie podoba oczywiście pod filmem. Bo zawsze coś tam. Będę mógł rozpatrzeć, tak? Czy coś takiego. No. No jak widzicie też dzisiaj, bo dzisiaj będziecie już mnie mieli wrzucane. Późno trochę nagrywamy, ponieważ jest 17:50 na ten moment. No wszystko dlatego, że też zachorowałem. W środę się masakrycznie czułem, niestety. Bo też miałem. Zachorowałem, więc no niestety coś panuje i to mocno. Więc to niestety zachorowałem.
No i dlatego nie nagrałem na zapas po prostu, bo tak to pewnie byśmy ten odcinek... Dwie tony jeżby ja też wywieźć, to za kur. Więc wraz do tego, no to też coś mnie dopadło w środę. No i niestety też nie chciało mi się po prostu nagrywać i dlatego odcinka nie mieliście na zapas. Dlatego dzisiaj pewnie dostaniecie ten odcinek gdzieś o 19:00, albo nawet w pół do 20:00. Więc no niestety tak wyszło. No ale też, że dzisiaj się trochę lepiej poczułem. Szczerze łacie widzowie. Pan Bóg wam dał. Dokładnie. Bo to jest święty dar. Dokładnie. Ja mam dar od Boga chorobę. Co chciałem powiedzieć? Ty już zacząłeś orać, czy jeszcze nie? Nie, zjeżdżam na gospę. Chcesz pociąg wystawić, czy ja mam? W sumie tam już pociąg jest, więc możesz sprzedać go, nie? No zapełnić i sprzedać. Albo wiesz co, ja sprzedam, bo ty zacznij orać, nie? W sumie, bo tak... Chyba cię coś boli. No tak będzie. Chyba cię coś boli. Nie. No, ale innej roboty nie ma, niestety. Serio, ty tylko Gdajowice masz ratunki? Orkę i siebie, nie? Orać też chcesz, o Jezus? Nie wiem, w sumie orać to może później, ale no nie wiem, zobaczę. 50 minut ten odcinek chcesz zrobić. Ile masz minut? 15. No tak będzie. 15? Będzie. Już powoli odcinka ci minęła. 10 minut ten, wiesz, tak to się nazywa. 10 minut sobie gdzieś wywoziłem ten początek i oczywiście sprzedaż tych plonów, nie? To też trochę zeszło. No więc, no wiesz. No ale zazwyczaj robię odcinki 30-minutowe. Znaczy, że teraz może trochę, znaczy zawsze robiłem tak gdzieś 20-25, ale że teraz jakoś tak wyszło, no to teraz robię w sumie dłuższe trochę, bo gdzieś do 30 minuty, no ale całkiem nie ma tragedii w sumie. Nie dajcie widzowie zdać. Powiedzieliście nowe sterowniki, czy macie nakładkę od GeForce Experience, czy nie? Bo ja po zainstalowaniu sterowników nie mam tej nakładki i mi nie działa. To się nie działa. I się trochę słabo czuję, bo nie wiem, co się dzieje z moim kortem. Ta temperatura ci nie w ten chciałbym to wiedzieć. I tak dalej. Jak mam być szczerym, to ja się tam nie znam na tym zbyt bardzo, więc... Ale jak ktoś się zna z widzów naszych, no to ktoś może oczywiście powiedzieć. Dobra, z którą... minutkę mamy 18. Kurka, to całkiem długo. Zeszło. To tak. Ja sobie lecę siać. A tego John Deere'ka to było się już nie zjeżdżać, albo pracownika puścić, nie? W sumie. Nie? Po co będziesz płacił? Dobra, czekaj. Jak to mówisz, że biedny jesteś, a teraz pracownikiem wynajmujesz? Czy jesteś biedny, czy bogaty? Jak jesteś bogaty, to ja ci mogę chęcić pożyczenia. Chętnie sobie trochę pożyczę. Bogaty nie, znaczy na tej serii nie jestem, no ale w prawdziwym życiu nie wiem, czy jestem bogaty, czy nie. Nie znam się na takich rzeczach. Ale no, bardzo dobrze, że chciałem powiedzieć, żebyś odjechał mi tym masejkiem, więc bardzo dobrze, że trochę w przyszłości wyprzedziłeś. Więc fajne. Myślałem, że szybko trochę, szybciej, dlatego nie, bo chciałem generalnie poza odcinkiem już trochę panie Stasiu. Ale żebym odwalił lipę. Rypudziana oczywiście. O. No puść to kurka. O. To nie zadziała jeszcze, co? Popatrz, przeszło.
dobra. No niestety myślałem, że trochę szybciej pójdzie to wszystko. Dlatego myślałem, że też że trochę więcej zrobisz, zrobisz na odcinku tej orki wcześniej. Dlatego niech myślałem, że będę się pchał na te małe pole, ale tak to całkiem spoko, bo w sumie na tym polu nie robiłem nic, w tym sensie, nie, czekajcie, chodź ty, a może robiłem żniwa rzepaczane? Ja może tylko tak. Na tym małym kawałku rzadko robię, no ale w sumie nic dziwnego, jak jest takie małe dziadostwo. I też zauważyłem, że bardzo mało nasion jest, o kurde, i nawozu. Kurka, rurka, będzie trzeba zapasy zrobić, no ale że akurat to zimowy odcinek, to wiecie. Pieniążki będą, więc będzie chociaż za co kupić. Dobra, wszystko włączone, wyś więc... te... Boże, wyś te... Boże, już. Już... A, faktycznie, dobra. Zapomniałem. Ale bym... Ale sam wspomniałem, ale zapomniałem sprzedać, wiesz? Dobra. O. Czekaj, czekaj, dobra, cofnij trochę. Sam wspomniałem, bym zapomniał sprzedać na odcinku, ty sobie to wyobrażasz? Przed chwilą. To trzeba mieć, kurka, rurka, talent. Jęczmień, nie, przepraszam, to nie, jęczmień, nie. Pszenica, Więc kurka, rurka, ciekawe. Ile obstawiasz? To sobie... Nie wiem, ogólnościowo? No. Nie wiem, ogólnościowo? 70 tysięcy jak będzie? 70 tysięcy jak będzie? Nie, ale chodzi mi o to, ile zarobię na tym, nie? Jak mówię 70 tysięcy jak będzie? Jak mówię 70 tysięcy jak będzie? To robisz 50. To jest poziom łatwy jak coś, nie? No. Wymyśliliśmy 27 to liczę i tym paciaku. A, rzepak. Jeszcze wywoziliśmy? Nie. A, rzepak. O, nie. 130, o ile? 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 Woli. I powiem szczerze, że akurat całkiem dobre pieniądze z tego sezonu wytrzasnę, bo teraz 130 tysięcy, tak? I od razu, jak pamiętam, żeby już później się nie męczyć i żeby rat już nie było, to oczywiście spłacam kredyt. Więc 120 tysięcy mam na koncie, więc całkiem, no, gitara pod tym względem. To taka sumka nam się uzbierała i bądźmy szczerzy, jak mam być szczerym, to tak, teraz zarobiłem 130 tysięcy, tylko na zimowej sprzedaży, a jeśli będzie jeszcze, jak będzie jeszcze taka, można powiedzieć, letnia sprzedaż, no to podejrzewam, że kolejne ze 100 tysięcy zarobię. Może przesadzam w tym momencie, ale gdzieś za tą kukurydzę i, za kukurydzę i za soję też podejrzewam, że tyle zarobię. 100 tysięcy, no ale co chciałem jeszcze wam powiedzieć, to widzowie, że kukurydzy nam dało 31 tysięcy litrów, bo nie pokazywałem wam, bo nie wykosiliśmy wszystkiego na odcineczku, więc dało nam kukurydzy, dało nam 31 tysięcy litrów kukurydzy, więc po mojemu dobry wynik. No i soi 14 tysięcy, no ale to już akurat chyba wiedzieliście dawno, już chyba tak dawno, można by rzec. Więc kurka, rurka, całkiem dobry wynik z tą kukurydzą. Bynajmniej tak uważam. Jak z takich dwóch pól... Lagi FPS-owe. Moje lagi? No wiem, bo przy gospodarce robię dlatego. Ja akurat jak podjeżdżam przy gospodarce, to mam straszne lagi, nie? Nie wiem czemu. Nie. Gram sobie z kolegą zawsze, to mamy tam... Gospodarstwo, gdzie 10 maszyn, robimy na 10 zestawów i po 10 maszyn jest każdego tego. Gospodarstwo na 3 pola. No niestety. Tak bywa czasami. Jak już to prędzej pingowe mam, ale FPS-owe nie mam ani trochę. Akurat na to nic nie, zbyt bardzo nie poradzę, bo w tą stronę mam ile? 25 FPS-ów. To około 9, więc no. Ale nie wiem, dlaczego patrzę tylko w tą stronę, tak teraz jak wam pokazuję widzowie, to zawsze mam jakoś 3 razy mniej FPS-ów, bo jak w tą stronę patrzę, to już tak jest okej, nie? Ale w to jest... jak się złamałem. Ale w tą stronę to jest jak mówię, szczery masakra. Co chyba zrobię, to chyba odpuszczę sobie oczywiście orkę, już trudno. Orkę sobie zrobimy najwyżej w kolejnym sezonie, bo w tym sezonie to już trudno się mówi.
No i tak, tak, tak chyba będzie. A, ojej. I teraz oczywiście lecimy sobie do przodu. Dobra. Wodę, czemu ja to wyłączyłem? O, 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 dobra. Lecimy sobie do przodu. I tak to będzie. O, proszę bardzo, dwie sarenki w Dehunterze. O, będzie trzeba niedługo nagrać odcinek z Dehuntera, co? Ciurka, no, nie wiem, czy widzialnie będziemy nagrywać. No, nie wiem, czy widzialnie będziemy nagrywać. No. Będzie można, będzie można. Nie, jak ci pasuje, no ja to mam. Nie, jak ci pasuje, no ja to mam. Serio, co? Jeszcze jeden... jeszcze jeden live'ik się może pojawić w ferie, bo nie wiem, czy na jednym live'iku ogarniamy save'a. Będzie trzeba zobaczyć w sumie. Także ci widzowie, którzy będą mieli możliwość i będą chcieli oglądać live'a, będą wiedzieli wszystko do przodu. Taka prawda. Także zapraszam. Jeżeli ktoś chce mieć zwiastun serii, to wszystkiego się dowiecie w sobotę. Na pewno gospodarkę zobaczycie. Nie wiem jak z maszynami. Maszynami. Ale jeżeli nie, no to może to ogarniemy za tygodniu, może jakiś live. Najwyżej wtedy bez lukaska. Nie, akurat ten tydzień, to jak mam być szczery, to jakby można powiedzieć, w szkole to mam masakryczny, nie? Więc codziennie chyba, albo... Chyba, że nie pójdziesz do szkoły, nie? Chyba, że nie pójdziesz do szkoły, nie? No, podejrzewam, że na poniedziałek po pierwsze chcę wyzdrowieć, bo jednak, żeby nie mieć zaległości dużo. No, ale... Zresztą wszystko może się zdarzyć, tak? No, ale... Ale... Ksandra, taka ładna, taka słodka, taka sexy bomba, o. Jak ci idzie orka, co? Mi słabo. Może z 5 przejazdów zrobiłem? A może z 5 przejazdów zrobiłem? No to jednak trochę ten. Trochę schodzi. Chociaż już kawałkola mam, nie? Nie masz Klina czas to... teraz po Nie masz czas teraz po zacinkiem od razu? Można ogarnąć save'a od razu. Można ogarnąć save'a od razu, nie? I tak nie mam nic dzisiaj do roboty. Wyślę tam ważne mody temu Lukasowi. Dzisiaj trafił z tymi modami, bo Lukas nie ma kilku modów. Zaznaczyłem mu te mody trzy razy i za każdym razem kontrola kliknąłem shifta i mi się wszystko zepsuło. Niestety. Dobra, dosiejemy sobie tą stronę i będziemy sobie po prostu kończyć ten odcinek. Już orki nie będę robił. Właśnie to sobie później ogarnę. O, jaki fajny zestawik, co? Kurba, ładny zestawik. A, dobra. Idziemy sobie do Konrada, proszę bardzo. Ty, tu kawałek już zrobiłeś, nie?